Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <Chef> papam Nabożeństwo do Matki Bożej w życiu prezbitera Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 30 czerwca 1993 roku. W biografiach świętych kapłanów znajdujemy zawsze potwierdzenie wielkiej roli, jaką odgrywała Maryja w ich życiu kapłańskim. Fakt ten odnajdujemy nie tylko w biografiach pisanych, ale i w żywym doświadczeniu wielu drogich i czcigodnych prezbiterów, których Pan ustanowił, bądź prawdziwymi sługami łaski Bożej, pośród ludzi powierzonych ich trosce duszpasterskiej, bądź kaznodziejami, kapelanami, spowiednikami, profesorami, pisarzami. Kierownicy i mistrzowie życia duchowego podkreślają, że nabożeństwo do Matki Bożej w życiu kapłana stanowi skuteczne wsparcie na drodze uświęcenia się stałe umacnianie w osobistych trudnościach i źródło wielkiej energii w apostolacie również synod biskupów w 1971 roku nawiązał do tej chrześcijańskiej tradycji zalecając współczesnym księżom zwracając umysł ku rzeczom niebieskim i uczestnicząc w obcowaniu świętych Prezbiter powinien często spoglądać na Maryję Bogu Rodzice, która doskonałą wiarą przyjęła słowo Boże i przyzywać ją codziennie, by uzyskać łaskę upodobnienia się do jej syna. Prezbiter musi otaczać nabożeństwem najświętszą Maryję Pannę, ponieważ w planach Bożych pomiędzy Matką Jezusa a kapłaństwem sług jej syna została ustanowiona podstawowa relacja. Chcemy pogłębić ten ważny aspekt. Duchowości kapłańskiej i wyciągnąć z niego praktyczne wnioski. Związek Maryi z kapłaństwem opiera się przede wszystkim na jej macierzyństwie. Odpowiadając tak na słowo anioła, Maryja stała się matką Chrystusa, matką najwyższego kapłana. Jest to rzeczywistość obiektywna. Przejmując przez wcielenie, ludzką naturę, syn Boży spełnił konieczny warunek by poprzez swoją śmierć i zmartwe wstanie stać się jedynym kapłanem całej ludzkości. W chwili wcielenia możemy podziwiać doskonałą harmonię między Maryją i jej Synem. Istotnie list do hebrajczyków objawia nam, że przychodząc na świat, Jezus przyjął wobec swojej osobistej ofiary postawę kapłańską, co wyrażają słowa skierowane do Boga. Ofiary ani daru nie chciałeś, Aleś mi utworzył ciało. Wtedy rzekłem: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją Boże. Ewangelia mówi, że jednocześnie najświętsza Maria Panna wyraziła tę samą gotowość słowami. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Ta doskonała harmonia świadczy o tym, że między macierzyństwem Maryi a kapłaństwem Chrystusa zawiązana została głęboka, ścisła relacja. Z tego samego faktu wypływa szczególna więź między kapłaństwem służebnym i Najświętszą Marią Panną. Jak wiadomo, Najświętsza Maria Panna spełniła swą rolę Matki nie tylko wydając na świat Jezusa, lecz również uczestnicząc w Jego formacji moralnej. Jako Matce przypadło jej w udziale wychowanie Jezusa w sposób zgodny z Jego kapłańskim posłannictwem, którego znaczenie pojęła słuchając zapowiedzi wcielenia. Tak Maryi możemy więc uznać za przyjęcie istotnej prawdy o Chrystusowym kapłaństwie oraz zgodę na współpracę w Jego realizacji w świecie. Jest to obiektywna podstawa roli, jaką Maryja miała spełniać w formacji sług Chrystusa uczestniczących w Jego kapłaństwie. W posynodalnej adhortacji apostolskiej pastores Dabo Wobis powiedziałem, że każdy aspekt formacji kapłańskiej można związać z Maryją. Wiemy ponadto, że Najświętsza Maria Panna przeżywała w pełni tajemnicę Chrystusa, którą odkrywała coraz głębiej, poprzez refleksję nad wydarzeniami związanymi z narodzeniem i dzieciństwem Syna. Starała się przeniknąć umysłem i sercem Boży zamiar, by współpracować w tym dziele w sposób świadomy i skuteczny. Któż lepiej od niej mógłby dziś oświecić sługi jej Syna? Pomagając im zgłębiać niewypowiedziane bogactwa jego tajemnicy, aby mogli działać zgodnie z jego kapłańską misją? Maria została włączona w sposób niepowtarzalny w ofiarę kapłańską Chrystusa, ponieważ podzielała jego wolę zbawienia świata przez krzyż. Ona była pierwszym i najdoskonalszym uczestnikiem duchowym jego ofiarowania się jako sacerdos et hostia. Dlatego dla tych, którzy poprzez swą posługę uczestniczą w kapłaństwie Syna, może ona uzyskać łaskę gotowości i obdarzać nią prezbiterów, by coraz bardziej odpowiadali wymogom duchowej ofiary, którą kapłaństwo zakłada. W sposób szczególny może ich obdarzać łaską wiary, nadziei i wytrwałości w próbach, które winni przyjmować jako wezwanie do jeszcze bardziej wspaniałomyślnego uczestnictwa w odkupieńczej ofierze. Na Kalwarii Jezus wskazał Maryi nowe macierzyństwo, mówiąc: Niewiasto, oto syn twój. Nie możemy zapominać, że w tym momencie owo macierzyństwo było zapowiadane wobec kapłana umiłowanego ucznia. Zgodnie z ewangeliami synoptycznymi, podczas wieczerzy, w dzień przed męką, również Jan otrzymał od mistrza władzę odnawiania ofiary krzyża na jego pamiątkę. Wraz z pozostałymi apostołami należał on do grupy pierwszych kapłanów. Zastępował wobec Maryi jedynego i najwyższego kapłana, który opuszczał świat. Z pewnością Jezus pragnął wtedy ustanowić powszechne macierzyństwo Maryi w życiu łaski każdego z ówczesnych uczniów, a także ich następców. Musimy jednak pamiętać, że to macierzyństwo przyjmowało konkretny i bezpośredni wyraz. W relacji do apostoła, kapłana. Możemy myśleć, że spojrzenie Jezusa sięgało poza Jana, ogarniało całe dzieje, długi szereg jego kapłanów, aż do końca świata, i że szczególnie dla nich, dla każdego z osobna, podobnie jak dla umiłowanego ucznia, dokonał tego powierzenia macierzyńskiej opiece Maryi. Jezus powiedział również do Jana: Oto matka twoja. Powierzał umiłowanemu apostołowi troskę o Maryję, prosząc, by traktował ją jak własną matkę, by ją kochał, czcił i otaczał opieką w tych latach, które jej jeszcze pozostawały na ziemi, ale w świetle tego, co o niej napisano w niebie, dokąd miała być wzięta, by zostać uwielbiona. Słowa te dały początek kultowi Maryjnemu. Wymowne jest, że zostały skierowane do kapłana. Czyż nie możemy zatem wnioskować, że ksiądz jest powołany do szerzenia i rozwijania tego kultu, że jest za niego w pierwszym rzędzie odpowiedzialny? W swej Ewangelii Jan wyjaśnia, że od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Odpowiedział więc natychmiast na wezwanie Chrystusa i wziął Maryję do siebie z czcią odpowiadającą powadze sytuacji. Chciałbym dodać, że również z tego względu okazał się prawdziwym kapłanem tak wiernym uczniem Jezusa dla każdego kapłana wziąć Maryję do siebie oznacza uczynić dla niej miejsce we własnym życiu zachowując trwałą więź z nią w myślach uczuciach w gorliwości o królestwo Boże i o sam jej kult o co prosić Maryję jako matkę kapłana Dziś bardziej chyba niż w innych czasach kapłan powinien w sposób szczególny prosić Maryję o łaskę, która pozwoli mu przyjąć Boży dar z wdzięczną miłością, doceniając go tak jak Maryja w Magnifikat. Powinien prosić o łaskę wielkoduszności w składaniu osobistego daru, by naśladować przykład matki ofiarnej. Następnie o łaskę czystości i wierności w dochowaniu celibatu na wzór panny wiernej. O łaskę żarliwej i miłosiernej miłości, w świetle świadectwa Matki Miłosierdzia. Prezbiter powinien pamiętać, że w trudnych chwilach może zawsze liczyć na Maryję. W niej i jej zawierza i powierza samego siebie i swoją posługę pasterską, prosząc ją, by owa służba przynosiła obfite owoce. I wreszcie widzi w niej doskonały wzór swego życia i posługi, jest ona bowiem tą która, jak mówi Sobór, prowadzona Duchem Świętym, sama oddała siebie w całości tajemnicę odkupienia ludzi. Niech ją jako Matkę Najwyższego i wiecznego Kapłana oraz Królową Apostołów, jak również podporę swego posługiwania, prezbiterzy chwalą i kochają, z senowską pobożnością i czcią. Wzywam moich współbraci w kapłaństwie do pogłębienia tego prawdziwego nabożeństwa do Maryi i wyciągnięcia z niego praktycznych wniosków w życiu i w posłudze. Wzywam wszystkich wiernych, by razem z nami, kapłanami, zawierzyli siebie Matce Bożej i prosili ją o liczne łaski dla siebie i dla całego Kościoła.